Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku Od Zera do Driftera w Forzie Horizon 4 na największym kanale o grach wyścigowych w Polsce, czyli Mów po ludzku. Witam was bardzo serdecznie, będę się uczył kolejny odcinek driftować i dzisiaj mam dla was niespodziankę, zaraz wam to wszystko pokażę. Najpierw sobie dojedziemy do jakiegoś fajnego miejsca, gdzie można trochę polatać, bo jest kurde niestety zima, jak nagrywam ten odcinek. I nie jestem z tego do końca zadowolony, no bo co? Ani dymu nie będzie i chyba trochę tak bardziej ślisko jest niż normalnie, ale furę da się w miarę jakoś tam opanować, jeśli się utrzymamy na drodze. Chociaż wydaje mi się, nie wiem jakie są wasze odczucia, czy według was ta droga jest bardziej śliska w zimę, czy nie? Właśnie tak się zastanawiam, czy jest bardziej ślisko. Wydaje mi się, że powinna być raczej bardziej śliska, nie? Czy nie bardzo? Jak myślicie? Spróbujmy tutaj trochę polatać. To jest taki dosyć długi łuk. Nie wiem, czy go dam radę na dwójce myknąć. Dobra, trójeczką też daję radę. Nawet na tym, na tej nawrotce tutaj. O. Coś tam. Bardzo lubię tego Mustanga. Ogólnie on jest taki dosyć ciekawy, bo dosyć łatwo go wyprowadzić z takiego już powiedzmy stanu przesterowania. Jak do tej pory mało kiedy udało mi się go przesterować, znaczy nie wyjść z takiego przesteru, nie? Przeważnie gdzieś tam jakoś wychodzę i jakoś daję radę, ale jeszcze nie jest to, co bym chciał osiągnąć. Znaczy ten Mustang jest zajebisty, powiem wam, że naprawdę udało mi się jakoś go zrobić czy coś. Jakoś bardzo fajnie mi się nim jeździ, jest spoko. Za mocno przyhamowałem tam. Ajajaj! Już trochę mnie za dużo zarzucało tutaj. Ale nawet dobrze tutaj wchodziłem na tą strefkę. I tak, może pojedziemy sobie. No właśnie, nie wiem, gdzie tu teraz kurde pojechać. Chyba najlepiej byłoby rozpocząć jakiś wyścig, wybrać inną porę roku i tam się trochę pobawić tym driftem. Bo tutaj to tak, no trochę nie ogarniam. To może... Czekaj... Tu sobie zajedziemy. O! Tutaj mamy jakiś garażyk. Sobie zajedziemy. Cyk. I tak, musimy zrobić mały pit stop. Zaciągam ręczny. nie zjedzie mi fura? Na biegu zostawię, to może będzie ok. Dobra. Chyba nie zjedzie. Ok, musimy zrobić mały pit stop, moi drodzy. Musimy wymienić kierownicę. O, mam nową kierownicę. Tak. Czekajcie, muszę tu odkręcić, cyk. Sobie wsadzimy nową. Tak, i już mamy ściągniętą tą. Tak wygląda kierownica, którą miałem do tej pory. Bardzo fajnie mi się na niej driftowało. I tylko czasami miałem problem, że jak w ten sposób miałem gdzieś rękę, to mi się jakiś tam przycisk nacisnął, nie? To tutaj z tych i to był taki problem. Ale teraz mam nową. Zobacz. Teraz mam drifterską kierownicę, człowieku, zobacz na to, jaka wielka. Patrz, to jest stara kierownica, wchodzi w obręb tej nowej, nie? Do środka. No jest sporo większa, tak? To już jest taka z do prawdziwego samochodu wyścigowego, typowo do driftu. Cyk. I wcale nie była droga, cały ten zestaw kosztował mnie jakieś 200 zł. Nieco ponad 200 zł, ta kierownica mnie kosztowała, więc naprawdę malutko. Tak teraz wygląda. Kurde, nawet w kamerze się nie mieści. Trochę oddalę, zobaczcie. Ja pierniczo, ale teraz dużo lżej się nią macha. Znaczy na razie stoimy, to zaraz będziemy jechać, to się zobaczy, jak się tym driftuje. Na pewno będzie inaczej, będę musiał więcej się namachać, nie? No zaraz ogarniemy. Ej, i zajebiście to wygląda, nie? Zobaczcie. Cyk. Dobra, cofamy. O kurde, jaka ona jest wielka. Nie ogarniam. Dobra, weźmy sobie. Teraz, żeby cokolwiek zmienić, to muszę sięgać po pada. No, mi to akurat nie przeszkadza. Zobaczcie sobie. Kurde, tak samo odbija, tutaj nie ma żadnego problemu. Możemy lecieć na drifty. No niestety, te góry tam zaśnieżone to wszystko jest w cholerę. Więc, no trochę lipa.
A kurde, jak ciągnikiem teraz. Ja pierniczę, człowieku. Zupełnie inaczej. Zresztą widzicie, że mam szerzej ręce teraz, nie? No jest kosmos, ale jest tak bardziej realistycznie teraz. Kurde. Do driu. I ona jest bliżej, tak? Bo ona tutaj ma. Jest troszeczkę dalej, nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie, ale jest po prostu troszeczkę dalej. Spróbujemy śniegiem tam pojechać. Na razie spróbuję się jakoś zaadaptować. Znaczy, nie wiem, jakoś na tym pojeździć. To jest kurde ogromna. Zobaczcie, jeszcze przyłożę na chwilę tą kierownicę. No nie? Jedna mieści się w drugiej. Tak, no jest sporo większe. Dobra, idziemy. Gdzie tu pojechać? Może chodźmy w lewo, może będzie mniej śniegu. Okej, teraz też odległość między kierownicą a ręcznym mam trochę mniejszą, więc będzie tak chyba lepiej, nie wiem, zobaczymy. No trzeba się na pewno przyzwyczaić, też tak samo będzie można driftować. Tak samo tą kierownicą, tak i tamtą. Tylko że na tamtej już trochę się tam nauczyłem. A tutaj, no może być ciekawie. Zobaczymy. Są pierwsze zakręty, spróbujmy uderzyć. Ojej, samochody. Kurde. Nie no, force feedback tutaj bez problemu. Działa tak samo jak na tamtej kierownicy. Ta jest nawet troszeczkę chyba lżejsza, tak mam, takie mam wrażenie. Trochę mniej metalu tutaj jest w niej. No bo mamy też mniej przycisków, mniej tych wszystkich pierdółek tam, nie? Woo! Jest totalnie inaczej. Fajnie to wygląda w sumie, jak to się przenosisz z takiej małej do takiej dużej kierownicy, to jest totalnie inaczej, ale wygląda to spoko. Tylko że w jeździe, nie? Jest inaczej. Okej. Okay. Próbujemy, no gdzieś kurde ślisko, może uda mi się jakiś wyścig odpalić. Nie musisz mieć to od razu takiej wielkiej obręczy jak ja, żeby latać, nie? Ale podejrzewam, że no są na pewno ludzie, którzy lepiej latają na G29, no bo na przykład dłużej sobie na niej driftowali, więcej wprawy mają. Woo! Trochę tutaj poszalałem. Tak, tutaj na pewno trzeba więcej namachać się, wiecie, rękami, nie? Bo tylko trochę większa kierownica już daje takie wrażenie zupełnie inne z jazdy i zwłaszcza z driftowania, tak? Czy będzie, no prawdopodobnie jak już zacznę jeździć na kącie 900 stopni, to wtedy będę miał dużo lepszą też precyzję w driftowaniu. Teraz dalej się uczę jeszcze kontrować dobrze, jeździć sobie ósemki, robić takie proste transfery. I teraz mamy bardzo ładną pogodę tutaj, więc nawet żeby zaakceptować, to ja tu muszę nacisnąć na padzie, ale to nie szkodzi. Teraz mamy bardzo ładną pogodę, więc coś tam możemy potrenować. Specjalnie mam dzisiaj włączoną mapkę, żeby widzieć, jakie będą zakręty przede mną, bo jeszcze tego wyścigu tak nie mam ogarniętego dobrze i w ogóle tej mapki, nie? Tak, tutaj mamy jakiś zakręt przed nami, może go trójką machniemy. Chyba trójka da radę. Byłem trochę ręcznym. Wow. Kurde. Trzeba naprawdę się trochę więcej namachać. Teraz z tą kierką. O! O, zgasł mi tutaj. Mogłem trochę sprzęgła użyć, ale musiałem też kontrolować i tutaj możemy nawet sobie w dół polecieć kawałek. Nic nie stoi na przeszkodzie. O, dobra. Zawracamy. No te zakręty są tyle trudne, że każdy jest inny, nie? To nie jest tak, że możemy sobie je przelecieć, że poprzedni zakręt będzie podobny do drugiego. Następny będzie totalnie inny. Nie można się ich tak po prostu wszystkich nauczyć.
nie? Jak ja to robiłem do tej pory, żeby po prostu nauczyć się kontrować. Tylko tutaj trzeba cały czas wymyślać inne kontry, nie? I to jest właśnie zabawa teraz. Oj, trochę za mało ręcznego, albo za mało prędkości. Na tej trójce, no trzeba też, kurde, w locie te biegi zmieniać. Albo swe sprzęgłem próbować coś. Teraz ogarniemy tutaj temat. Spróbujemy jeszcze z góry sobie pojechać w dół. Mam nadzieję, że mnie nie cofnie wtedy. Okej, uwaga. Się zastanawiam, czy dwójką tego nie lepiej lecieć, bo on się tutaj na tej trójce trochę muli. Mi brakuje nieraz momentu obrotowego. Chyba dwójką. Patrzcie, co się dzieje na dwójce. Co prawda dochodzimy tu już do maksymalnych obrotów. Jakbym chciał, to tam większą prędkość zrobić. Na przykład dłuższy by łuk był. Na przykład jak tutaj mamy taki dłuższy łuk, to już na dwójce tego nie zrobimy, bo już nam się kończy bieg, nie? Ale te wszystkie zakręty, co tam były wcześniej, to myślę, że na dwójeczce na spokojnie. No, chyba dwójką musimy to polecieć wszystko. Trójka była trochę za wysoka. Trochę mojego Mustanga przeceniłem. Nie mamy aż tak dużo mocy, żeby tutaj trójeczką śmigać. O, dwójeczka sobie daje radę ładnie. Wow. No, dwójeczka, spoko. Wow, trochę przesada. Okej. Wow. Nie zarzucił mi tutaj ładnie dupką. Pięknie. O kurczę, chciałem tak przy barierce ładnie Tokio Drifta zrobić. Ajajaj. Nie da się tutaj tak jedną ręką namachać. Ta kierownica jest za duża. Trzeba tak dwiema rękami machać, jakbyś, wiesz, jakbyś słoik odkręcał. W sumie słoik się jedną ręką odkręca, nieważne. Wow, przesadziłem trochę z tym odbiciem. Powiem wam, że tutaj to sobie można trenować. Bardzo fajnie jest. I jazda. Ajajaj, już go nie zdążyłem złapać tutaj. Za mocno trochę obróciłem, no. Przesterowałem dziada. Jeszcze jeden zakręt mamy, taki dosyć ostry. Czy nawrotkę właściwie. Ła! Już tam nawrotki blisko festiwalu Horizon. Nie na tej mapce, tylko na tej podstawowej. To już tak mam w miarę ogarnięte. Już wiem, gdzie tam może przesterować, jak tam się szykować do tych zakrętów i tak dalej. Ale te nawrotki trzeba obczaić od nowa. No, jeszcze raz. Dobra, to co, może pojedziemy w drugą stronę, wzdłuż tej trasy Goliat. Tam jeszcze kilka fajnych zakrętów szerokich będzie.
Tutaj jest też dosyć szeroko, nie ma żadnych jakichś na poboczu pierdół, poza tymi barierkami, nie? Tak czujemy się tutaj trochę jak w jakimś Tokio Drifcie, na szczycie jakiejś, nie wiem, japońskiej góry. Fajnie. Naprawdę fajne wrażenie z driftowania tutaj. Faktycznie jest to taki raj dla drifterów, jak mówili twórcy Forza Horizon, twórcy tego dodatku do gry. Jedziemy kawałek dalej zobaczyć. Może sobie tu machniemy. Nie, za szybko. Trochę za szybko. Wow. Teraz taki, nie wiem czy to był bardziej taki mieszany power slide z driftem, nie? Tak w momencie coś tam kontrolowałem, ale ten samochód bardziej leciał tam gdzie on chciał niż tam gdzie ja chciałem. Przyznaję się bez bicia. Dobra. Dobra, tu mamy ładny za, ale super. Jakby to machnąć dzisiaj, ten zakręcik. Ole ty, jaki zajebisty. Wow. Czujecie go? Czujecie tamten zakręt? On jest świetny. Ja go chcę polecieć dzisiaj. W ogóle ta traska, ten Goliat same takie ma zakręty driftowe. Same takie zakręty driftowe. To jest chyba traska typowo do driftu, co? Ja ją będę sobie, na niej będę chyba sobie trenował, jak będzie śnieg w Forza Horizon. Kurde. Ej, ten zakręt jest zajebisty. Nie wiem, czy nawet nie czwórką go machnąć. Nie, czwórka będzie trochę za szybka dla mnie. W Mustangu jednak. Wiecie, czego mi tutaj brakuje w Forza Horizon? Że jak wbijam, na przykład teraz wbijam sobie trójkę bez sprzęgła, to ona się wbija, nie? Nie mamy żadnej kary z tym związanej, tak? Ten bieg się trochę dłużej wbija i tak dalej. Ale bez, jak mamy skrzynię ze sprzęgłem, to możemy tak zrobić w Forza Horizon. I brakuje mi tego, żeby była jakaś taka kara, na przykład jak masz w Dercie Rally, że jak bieg wbijesz źle, bez sprzęgła, czy tam jakoś inaczej, czy sprzęgło za krótko trzymałeś, czy coś, to żeby na przykład bieg się nie dobił, albo nie wiem, żeby coś, wiesz, żebyś miał jakąś karę, bo czasami ja nie wiem, czy ja dobrze sprzęgło wbiłem, nie? Czy nie trzymałem za krótko, czy coś. Mi tego brakuje tutaj. Wiesz, bo to chodzi tylko o to, żeby się dobrze nauczyć zmieniać te biegi tutaj w grze, nie? Każdy samochód też ma inną skrzynię biegów, inne sprzęgło. To zależy też, jak sobie go stuningujesz i tak dalej. Jeszcze nie było tak, wiecie, równiusieńko, ładniusieńko, ale samochód opanowałem, nie? Już mi się obroty powoli kończyły, też widzieliście, że już powoli brakowało biegu. Z góry jest trudniej, bo łatwiej samochód przesterować. O, o, o. Łatwiej samochód przesterować. Teraz troszeczkę za mocno skręciłem. Jak jechałem pod górę, to było fajnie. Tak sobie delikatnie kołami skręciłem, kontrolowałem sobie delikatnie, nie? On tak powoli wszedł w ten drift. W sumie to było chyba najbardziej takie leniwe wejście, ale bardzo takie czyste wejście w drift, jakie kiedykolwiek zrobiłem w Forza Horizon. Bardzo mi się to podobało. Ach, już tak ładnie szedł, no. Już tak ładnie szedł, jeszcze raz. Czasami za mocno odbijam. W sumie na tych wyścigach, jak się jeździ z rywalami, to jest chyba najlepiej sobie trenować driftowanie, bo zobacz, nie masz żadnego ruchu ulicznego ani nic, nie? Najlepiej się wtedy chyba uczyć driftu. Jak wam się podobał ten drift? Dla mnie zajebisty. Dobra, fajny jest ten zakręt, ale jedźmy dalej. On jest trochę dla mnie jeszcze za szybki, ale raz mi się tam go udało pociągnąć coś, nie?
Ale się namachałem, kurde. Dobra, jedziemy. I tu. Haha! Na odcińca, żeśmy go porobili, nie? Ta. Na odcińce. Na dwójeczce, a co? O, o, tu będzie ostro, trzeba zwolnić trochę, przygotować się. No dawaj tą dwójkę, dawaj! Nie podobało mi się to, to było takie zatrzymanie się w pewnym miejscu. I odcina na dwójce, nie? A coś nie tak. Dobra, idziemy kawałek dalej, zobaczymy co jest. Ale jest, jest, już się trochę przyzwyczaiłem. Już ona, ta kierownica nie wydaje mi się taka duża jak wcześniej. Tu zdecydowanie za duży łuk jak dla mnie jeszcze. Kiedyś takie będę może walił, ale teraz to jeszcze za wcześnie. Tam będziemy mieli kilka fajnych serpentynek, wow. Zobaczcie co jest przed nami, jakie zakręty. Bardzo fajne. Że będziemy musieli sobie je ogarnąć. Cyk, 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 tam mamy jakąś też nawrotkę, bo to jest chyba też taka strefa driftowa, nie? Wow, 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 ale mi się odbiła kierka. Teraz troszeczkę inaczej też odbija na tym. Takie brudne łapy. Troszeczkę inaczej odbija na tej kierownicy. Jest inaczej trochę z tym driftowaniem. Okej, okay. I tutaj mamy, co to tutaj mamy? To taki bardziej w stylu lat 70. wyjść, nie? Taki power slidek z lekką kontrą. Jak te radiowozy z Blues Brothers, kurde. Ohoho! Ten nie jest aż tak super ostry, ale też jest to ciekawe. Delikatnie go trzeba. O właśnie. I co wy na to? Delikatnie, bo jak dasz za dużo gazu przy takim kącie, to samochód ci obróci. Uuu! Kurde. Tutaj ciężko. Dobra, gaz, gaz, gaz. I te pierdy mojego Mustanga, o oh yeah. Wow, wow, wow. I tu mamy na końcu jeszcze taki fajny parking driftowy. A zajedźmy sobie tutaj do chatki na pit stopek. No już kierownicy nie będę wymieniał, ale po prostu sobie tu zajedźmy Mustangiem. Zobaczmy jak on wygląda w ogóle teraz. Jezus. Trochę, że... Trochę, żebym go poharatał. Czekaj, cofnę. Jak on tu wygląda? Nie no, nie wygląda tak źle, no. Tutaj przód trochę oberwał i tył. No, licząc tego, co tam jeszcze żeśmy zrobili, wiecie, wcześniej, nie? Jakby te wszystkie barierki poniszczone, to nie zostało, nie zostawiło swojego piętna na Mustangu. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na dzisiejszym odcinku. Ja będę sobie ćwiczył na kierownicy tej dużej dalej, a was zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, na razie, pa pa.